Generał Wojciech Jaruzelski wcale nie chciał oddawać władzy. Wyobrażał sobie rządzenie z opozycją jako chwiejną równowagę, w której ma pakiet kontrolny. Na przełomie 1988 i 1999 roku miał taki plan. Rozwiązać Sejm, zrobić nowe wybory z udziałem opozycji, wygrać je, ale opozycję dopuścić do współodpowiedzialności, by móc rządzić dalej. Czy można było obalić władzę bez dogadywania się z generałem? Profesor Andrzej Friszke, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, przekonuje, że nie było to możliwe. W 1988 roku przez Polskę przetoczyła się fala strajków, z których teoretycznie mógłby rozwinąć się ruch masowy. Ale fala ta była zbyt słaba. Nie było protestów, które wprawiłyby rządzących w prawdziwy kłopot, choć oczywiście czegoś takiego się obawiali. Ta obawa stanowiła ważny czynnik, który pozwolił na rozmowy przy okrągłym stole. Rząd kontrolował wojsko, milicję i centralne środki propagandy. Rządzący nie bali się, że strajki ich obalą, ale że doprowadzą do sytuacji porównywalnej z latem 1980 roku, kiedy powstała Solidarność. Pytany, czy w 1988 roku mogło dojść do wybuchu przemocy, profesor odpowiada, że jeżeli istniałby duży ruch strajkowy, na który władza odpowiedziałaby siłą, byłoby to możliwe. Ale to bardzo wątpliwa sytuacja, bo tylko nieliczne grupki radykałów w opozycji postulowały odejście od zasady non-violence. Trudno powiedzieć dokładnie, co planował generał. Na pewno chciał zachować władzę swoją i PZPR. Jego wypowiedzi jeszcze z jesieni 1988 roku zdradzają niechęć do zbyt daleko idącego porozumienia. Ale Jaruzelski był człowiekiem pragmatycznym i choć podejmowanie decyzji nie przychodziło mu łatwo, to kiedy już się na coś zdecydował, działał bardzo konsekwentnie. Prawdopodobnie zdecydował się na okrągły stół w grudniu 1988 roku, a następnie wymusił na Komitecie Centralnym PZPR zgodę na rozmowy z opozycją i legalizację Solidarności. Oświadczył, że jeżeli KC nie zgodzi się na rozmowy z opozycją, to on i cała jego ekipa odejdzie. Generałowie Czesław Kiszczak i Florian Siwicki, Mieczysław Rakowski. KC nie mogło sobie pozwolić na coś takiego. Nie mieliby żadnego autorytetu ani władzy nad wojskiem czy milicją. Jaruzelski chciał dopuścić opozycję do głosu, ale zachować władzę i przywileje dla generałów. Dla wielu symbolem zakulisowego dogadania się opozycji z władzą są rozmowy w Magdalence z września 1988 roku oraz w lutym i marcu 1989 roku. Według profesora Andrzeja Friszka na pierwsze spotkanie trochę rozpoznawcze przyszło około 30 osób. Zwołano spotkanie dla wymiany opinii, co może być przedmiotem obrad, kto ma jakie stanowisko. Drugie spotkanie w Magdalence w styczniu 1989 roku wiązało się z przygotowywaniem rozmów przy okrągłym stole. Ustalano tematy obrad oraz punkt wyjścia do rozmów. Dla opozycji kluczowa była legalizacja Solidarności, przed czym partia długo się broniła. Różne stowarzyszenia, owszem, pluralizm związkowy, nie, bo rządzący nie chcieli opozycji w zakładach pracy. Według profesora dzisiejsze zarzuty, że opozycja powinna żądać więcej, są nieuzasadnione, ze względu na silną pozycję rządu PRL i jego gwarancje ze strony Związku Radzieckiego. Komuniści długo nie wierzyli, że mogą przegrać. Według profesora tak naprawdę dopiero jesienią 1989 roku zrozumieli, że to koniec ich czasu, gdy po wyborach generał Czesław Kiszczak próbował stworzyć rząd, ale bez efektu. Po następującym po nim rządzie Tadeusza Mazowieckiego spodziewano się, że nie poradzi sobie z gospodarką, buntami społecznymi i stosunkami zagranicznymi, co otworzy drogę komunistom do powrotu na szczyt. Te prognozy okazały się jednak błędne.